Czołem, witam Was bardzo serdecznie na swoim kanale dzisiaj. Z tej strony Drozo, a to jest seria Mounty. Dzisiaj idziemy oswoić kolejnego Mounta, tym razem będzie to Dromader, a żeby oswoić Dromadera potrzebujemy itemka, który się nazywa Fist on the Stick, który to wypada z dwóch mobów, to jest Sandstone Scorpiona albo Stump Servanta. Oba te moby znajdziemy na Ankrahmun w tombie Horestisa. Mamy tylko jeden problem, oprócz tego, że itemek ten wypada bardzo rzadko, to możemy spotkać te dwa moby tylko i wyłącznie wtedy, kiedy Faraon Horestis nawiedzi ten tom. Na pewno możemy tylko wtedy spotkać Sandstone Skorpiona, co do Tomb Servanta nie jestem pewny, jeżeli wiecie to napiszcie w komentarzach. Dobra, no to zaczynamy. Jak widzicie, zawsze mam trzy itemki do oswojenia moba. Tak, na wypadek, gdyby się nie udało, za pierwszym, czy za drugim, czy za trzecim razem. Zawsze mi się udawało do tej pory. Zobaczymy, jak będzie tym razem. Jak widzicie, już właśnie pierwszy itemek straciłem, więc nie za fajnie, no ale próbujemy dalej. Może uda się za drugim razem. Niestety straciłem drugi itemek. No i w końcu Dromader uciekł. No nie podoba mi się to, ponieważ straciłem już dwa itemki. Jeszcze nigdy w historii nie zdarzyło mi się, żeby stracić wszystkie trzy itemki, więc zobaczymy, jak będzie tym razem. Niestety nie udało mi się oswoić tego kolejnego Dromadera, więc błyskawicznie przeniosłem się tutaj na Darashii, na przejście między Darashią a Ankrahmun. No i próbujemy dalej oswajać Dromadery. Dromadery znajdują się w paru miejscach na Darashii i na Ankrahmun, bardzo często przy oceanie, więc nie powinniście mieć problemu ze znalezieniem tego moba. No i kolejny raz nie udało mi się oswoić tych dwóch dromaderów, więc idziemy w kolejne miejsce. Tutaj na wschód od Darashii są kolejne dwa dromadery, więc spróbujemy. Ten zniknął, zostaje nam jeszcze jeden. Niestety ten zniknął. No i kolejne miejsce, troszkę wyżej od tego poprzedniego. I tutaj też mamy dwa dromadery. Pierwszy uciekł, no ale drugi już nie. Udało nam się oswoić. Zdobyliśmy też achievement Fata Morgana, więc dla łowców achievementów jak najbardziej trzeba oswoić tego moba. Zwłaszcza, że łatwo na niego trafić, trochę trudniej zdobyć itemek do niego. Na moim serwerze, jeżeli chciałby ktoś kupić, kosztowało około 500k. Zaraz zobaczycie, jak on wygląda, a ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się, cześć!